cyfryzacja zmierza tam, gdzie zmierzają zmiany społeczne, zmiany ekonomiczne, które może nie tyle wymuszają, ale żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Bardzo ważne staje się oszczędzanie zasobów, ochrona środowiska, ale też konsumenci mają coraz inne wymagania, coraz bardziej zwracają uwagę, w jakim świecie żyją, jakich produktów używają. I odpowiedzialne marki, które patrzą przyszłościowo, starają się do tego dopasowywać. Dlatego właśnie proponujemy coraz bardziej oszczędne technologie, innowacyjne technologie, które nie szkodzą środowisku, ale jednocześnie oczywiście dają radość z jazdy, bo to myślę, że zawsze będzie ważne. Oczywiście wiadomo, że różne koncepty powstają, ale niezwykle futurystyczne auta już na drogi wyjechały. Takim przykładem jest BMW i8, czyli drugie dziecko rodziny BMW i, które jest niezwykle sportowym samochodem o sportowych osiągach, dającym ogromną radość z jazdy, co w naszym przypadku jest niezwykle ważne, a jednocześnie ma spalanie samochodu ekonomicznego, samochodu kompaktowego, bo spala 2,1 litra na 100 km, co jest osiągnięciem niezwykłym, a jednocześnie wrażenia z jazdy są niezapomniane. Jest to auto hybrydowe, hybryda typu plug-in, która umożliwia na przykład w warunkach miejskich poruszanie się w trybie wyłącznie elektrycznym, a jeśli chcemy wyjechać gdzieś na drogę za miasto, to działa w trybie hybrydowym. Te auta mają wyglądać jak przyszłościowe, ale mają też oczywiście budzić pożądanie i myślę, że ten efekt absolutnie jest osiągnięty. Tak naprawdę to, o co decyduje o niezwykłej innowacyjności tych samochodów, to technologie przede wszystkim zastosowane. Na przykład w elektrycznym i3 po raz pierwszy w seryjnej produkcji zastosowaliśmy tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym. To jest taki bardzo lekki, niezwykle wytrzymały materiał, stosowany dotychczas w motorsporcie. A w tej chwili został zastosowany po prostu do aut produkowanych seryjnie i on sprawia, że auto, które normalnie byłoby obciążone baterią, która jest dość ciężka, ma wagę, która jest już zupełnie nieprzeszkadzająca osiągom, właśnie dzięki temu, że karbon jest bardzo lekki i równoważy wagę baterii. W tej chwili już pojawiły się światła laserowe, czyli najnowsze osiągnięcie. One przede wszystkim, oprócz tego oczywiście, że są niezwykle innowacyjne, to bardzo poprawiają bezpieczeństwo, bo mają dwukrotnie dłuższy zasięg oświetlania drogi. Wszystkie auta, które są wprowadzane na rynek, muszą przejść rygorystyczne procedury bezpieczeństwa i bez tego się nie obejdzie.